Halo mordeczki, siemaneczko, siemaneczko, z tej strony oczywiście Brączuś, ja was witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii Od Biedaka do Kozaka i razem ze mną, no, każdy chyba się tego spodziewał, jest oczywiście ze mną Boluś. Witam, dzień dobry. O, mordeczko, co taki zdenerwowany dzisiaj? Ja po japońsku. Witamy na kolejnym odcinku i serdecznie zapraszamy oczywiście na poprzedni odcinek z tej pięknej, jakże oczywiście, serii. Dzisiaj witamy was takim zestawem, podstawionym oczywiście pod silos, pod żmijkę. Znaczy to tylko jedno, mamy czerwiec, mamy jakieś tam sprzedaże, także fajne pieniążki powinny dzisiaj nam na nasze konto wpaść. Jak słyszycie, to Irenu... mordeczko, weź przerzuć na dwójeczkę, tak? Proszę, ja ciebie. Dziękuję, bo nie wiedziałem, mordo, jak to zrobię. Tylko wiesz co jest najgorsze, że chyba tu nie przejedziesz, póki ja tu stoję. Poczekaj. Ale ja tam jadę, tędy. A, pojedziesz tam tędy. Na górę, mordo. No ty jedziesz na pociągi. No, jadę na górę. Dobra, żebyś się nie pomylił. Ty jedziesz na pociągi, tak, ja jadę na Milky Way, coś tam, na jakiś skup, także... Milky Way, na Milky Way jedziesz. Pakujemy soję, sprzedajemy soję, sprzedajemy kukurydzę. Nie wiem, ile to da pieniędzy, ale myślę, że jakieś takie 15 tysięcy? Trochę więcej, nawet 20 tysięcy powinno za tą sprzedaż wpaść. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo mamy dosyć dużo tego. Mamy 13 ponad soi, mamy 11 kukurydzy, więc naprawdę fajne pieniądze powinniśmy z tego ściągnąć. I sprzedajmy to. Mamy czerwiec, mamy do koszenia jęczmień, więc dzisiaj oczywiście zajmujemy się również żniwami. Dlatego śpieszymy się, słuchajcie, żeby jak najszybciej to sprzedać i żeby jak najwięcej dzisiaj wykosić. Mamy dwa dosyć duże pola jęczmienia do skoszenia. Nie ukrywam, chciałbym dzisiaj wykosić jak najwięcej, żeby w kolejnych odcinkach, wiecie, nie przedłużać i na kolejnym odcinku brać się już ostro za rzepak, bo forszaj w te żniwa. Nie chcę tutaj, wiecie, spekulować, ale naprawdę będzie miał bardzo, ale to bardzo dużo roboty. Myślę, że to... Chciałbym, żeby to były ostatnie żniwa albo tym kombajnem, albo... bo myśmy nawet już w tym sezonie gadali o tym, że robi się nam naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo pól i powiem wam, że ten kombajn może mieć naprawdę problemy, żeby to wszystko wykosić. I tutaj jest pytanie, czy idziemy dalej z postępem w naszym gospodarstwie i czy kupujemy kolejny kombajn, tak, czy dokupujemy do naszego kombajnu coś jeszcze do pomocy. Nie. Ale raczej tutaj chciałbym dążyć do tego, żeby jednak sprzedać tego forszaja za jakieś dobre pieniądze. Powiem wam tak, maszyny poszły naprawdę bardzo do góry i myślę, że sprzedamy forszaja albo za te same pieniądze, za które go kupiliśmy, albo jesteśmy w stanie nawet na nim coś zarobić. Dzisiaj jest to wiekopomna chwila, jest to naprawdę ważny odcinek dla nas, bo będziemy, słuchajcie, sprzedawać ciągnik. To się nie zdarza u nas często na serii Od Biedaka do Kozaka, że sprzedajemy ciągniki. Tym bardziej, że dzisiaj będziemy pozbywać się ciągnika, który jest z nami bardzo, ale to bardzo długo, bo przeżył ponad 200 odcinków, więc łezka na pewno w oku się zakręci, jak będziemy go pakować na lawetę. Ale no, trzeba iść z postępem czasu, tak jak powiedziałem, i trzeba po prostu inwestować te pieniądze, a tutaj za naszego Maseja, bo oczywiście tutaj o Maseju mowa, o Masei Fergusonie 255, którego mamy naprawdę bardzo długo, bo jest, można powiedzieć, z nami od samego początku. Był on zakupiony zaraz na początku serii. Za niego ściągniemy naprawdę fajną sumkę. Mieliśmy go wystawione za chyba bodajże 35 tysięcy. Ile tam żeśmy się ugadali? 33 tysiące, mordo, chyba za niego, nie? Tak, 33 tysiące za niego, więc tutaj jak klient przyjedzie, nie bawiliśmy się w żadne zadatki, w żadne tam, wiecie, zostawianie pieniędzy. Po prostu sobie go u nas zarezerwował, był go już obejrzeć, mówił, że załatwi lawetę, dzisiaj rano już do mnie dzwonił, że będzie chciał dzisiaj po niego przyjechać, także dzisiaj sprzedajemy Masei Fergusona 255 i będą to pieniądze, które na pewno będziemy chcieli przeznaczyć na kolejny ciągnik, za którym my już w tym momencie się oczywiście rozglądamy. No i co tutaj można powiedzieć, że będzie to na pewno troszeczkę nowszy ciągnik. Będziemy chcieli oczywiście zakupić ciągnik z turem, troszeczkę nowszy, ale tutaj nie spodziewajcie się tego, że będzie to nowy ciągnik. Było bardzo dużo komentarzy, żebyśmy kupili ciągnik pokroju gdzieś tam rocznika 2008-2010. I nie ukrywam, że takiego rocznika będziemy szukać, więc nawet jeżeli macie jakieś fajne pomysły, to pod tym odcinkiem dzisiejszym jak najbardziej możecie jeszcze te komentarze pisać odnośnie tego nowego ciągnika, bo myślę, że damy sobie troszeczkę czasu. Nie wiem, ile czasu, Bolek, za ile będziemy chcieli ciągnik kupić. Myślę, że do końca tego sezonu na pewno, bo... Tak, raczej na końcówkę sezonu, no bo teraz mamy do kupienia dwa nabytki. Jak to kupimy, no to wtedy gitarka, nie? No to wtedy reszta ciągnik. Ja tu mówiłem, mordo, o 20 tysiącach, a my 20 prawie tysięcy dostaliśmy za samą kukurydzę. Tak? No, nie. No tak, to ja nie wiem, jakim cudem, ale no tak wyszło.
Bo ile to, ile ty teraz wywiozłeś? No to wywiozłeś... 11400. 11400? A dostaliśmy 18500. Mordo, oblicz 11400 po cenie... po cenie, która jest na skupie. Ten pociąg się buguje, nie? Nie, prawdopodobnie na pociągu coś było. Nie, nie naszego. Więc weź, no, mordo... Jakby było nie nasze, to by nie sprzedało, pamiętaj o tym. Że ja już z Adamem to sprawdzałem na posąsiedzku. Jeżeli ktoś wsypie na pociąg, to tej uprawy ci nie sprzeda. Będzie jeździła, ale nie sprzeda. To co, my mielibyśmy zostawione coś na pociągu, co było nasze i my tego nie sprzedaliśmy? Nie wiem. Dziwne, nie wiem, dziwne. Ale na pewno nie powinniśmy tyle dostać. Dziwne. Nie wiem, co teraz zrobić. Weź, mordo, oblicz to. Weź, poczekaj, ja już zobaczę, żeby nie było. Dostaliśmy, no i dostaliśmy 18,5 tysiąca. Pokaż wahania cen. My teraz sprzedajemy nie kukurydzę, tylko suchą kukurydzę. Żeby nie było, że wiecie, my coś sprzedaliśmy. Ona jest po 700. Po 700, licz po 700. To jest 11 tysięcy litrów po 700, policz. Bo my dostaliśmy za dużo pieniędzy i to by na pewno coś się zbugowało. 7900. 7900? No 8, no 8 tysięcy równe, no 8 tysięcy. 8 tysięcy, czyli dychę odsuwam. Dychę usuwam, bo coś się niestety, ale z tym naszym pociągiem tam buguje od ostatniego czasu. Dobra, teraz pytanie, żebym ja tego nie sprzedał w złym miejscu. Gdzie to tu jest? Miltrans, czyli tutaj na wprost wjeżdżamy, czyli prawdopodobnie dobrze to obliczyłem, że dostaniemy około 20 tysięcy za te dwa transporty, które my właśnie w tym momencie sprzedajemy. Mordeczko, powiedz mi, czy ty już jesteś na gospodarstwie? Yes, I am you are. Yes, I am you are, okej. Pytanie, soja nie jest tu przyjmowana. Dlaczego mi coś takiego w tym momencie wyskoczyło? Które pole będziesz chciał zacząć kosić? Poczekaj, mordo, bo coś się odwaliło. Soja. Nie wiem, czy ty dobrze stoisz. Miltrans, spółka zło. Mordo, 1300, bo tam są dwa takie 1377 mi wyskoczyło w tym momencie. A tutaj nie, no pokazuje. To dobrze. No to dobrze. Tutaj no to dlaczego mi wyskakuje, że soja nie jest tu przyjmowana? Tak, a jadę tutaj obok. Co tu tam jest? Tu jest jeszcze jeden w razie w no to jest. To pokazuje, że to jest młyn zbożowy. To nie. Czekaj, ja już podjeżdżam tam, zobaczymy zaraz. Może tutaj się to sprzeda. Mordo, weź zobacz. Zobacz, tu nie było taniej. No zaraz zobaczymy. 13 ton mam nie, na. Nie, młyn zbożowy. Nie, stary amerykański młyn zbożowy to nie jest tu w ogóle. No soja nie jest tu przyjmowana, serio? Jest pokazana cena za soję, a nie chce mi jej wysypać, nie? No nie było tak jeszcze. Wjadę sobie jeszcze raz, najwyżej sobie ją usunę i po prostu dodam kasy za nią i tyle, no nic innego nie zrobimy. Czekajcie, wjeżdżamy, cyk. Ja się może zapytam pana jakiegoś. Soja nie jest przyjmowana, nie pytaj, ja już to mordo usuwam. 13 200 puste, dobra i teraz tak, mordo policz mi tylko, masz kalkulator odpalony? Mam. 13,2, jakbyś mógł policzyć. 13 i 2 razy ile? 1377. To od razu 18 200. 18 200 i tyle sobie dodajemy za tą soję. Nie wiem, co tu się z tym skupem odwaliło, ale mniejsza o to. Zjeżdżamy na gospę, bo szkoda. Szkoda czasu, czyli za samą soję dostaliśmy 18 200. No nie dość, że kurde, z pociągiem wyszły jaja, to jeszcze wyszły jaja tutaj na skupie. No nic na to nie poradzimy. Najważniejsze, że mamy to sprzedane i pieniążki oczywiście są zarobione. 48 tysięcy na naszym koncie. Fajna kasa. Jak jeszcze dzisiaj pozbędziemy się naszego Maseja 255, no to będziemy mieli około 70. No będziemy mieli 70 tysięcy na koncie, ponad. Będziemy mieli mordo 80 tysięcy na koncie. Kto by się spodziewał, że będziemy mieli taką kasę w czerwcu, gdzie my, jeszcze tak jak Bolek też powiedział, planujemy dwa nowe nabytki. Już o tym oczywiście mówiliśmy. Będzie to rozrzutnik i będzie to talerzówka. Także to są dwa nowe nabytki, które gdzieś tam chcemy teraz sobie po żniwach zakupić. No bo po żniwach po prostu będą one nam potrzebne, tak? Musimy ogarnąć obornik, musimy ogarnąć talerzowanie, więc gdzieś tam spodziewajcie się tego, że w kolejnych odcinkach te nowe nabytki będą się u nas oczywiście pojawiały. Dobra, zjeżdżamy na gospę, wsiadamy oczywiście w kombajn, no i lecimy z tymi żniwami, bo tak jak mówiłem, no te dwa dosyć duże pola tego jęczmienia są do wykoszenia i prawdopodobnie będzie to jedyny odcinek czerwcowy na naszym kanale, na moim kanale, przepraszam. U Bolka raczej już będziemy przewijać sobie na kolejny miesiąc, czyli na lipiec. Będziemy musieli brać się za rzepaki, będziemy musieli brać się za pszenicę. Mordo, musimy też o tym pamiętać, że albo w tym miesiącu, albo w kolejnym, nie wiem jak tutaj się zaopatrujesz na to, musimy zasiać po jednym polu, po jęczmieniu, musimy zasiać łąkę.
Także myślę, że możemy to na spokojnie zrobić sobie na lipcu, bo tak czy siak ta trawa nam wyrośnie prawdopodobnie do września, października, więc ten jeden pokos będziemy mogli na luzie sobie oczywiście jeszcze zrobić. Dobra, powiedz mi tak, gdzie ty się podstawiłeś w ogóle z przyczepą? Czy ty wjechałeś na gospę, czy... Znaczy wiesz co, tak, ja wjechałem na gospę i czekam przy silosie, bo tak naprawdę nie wiem, gdzie co będziesz chciał. Wiesz co, powiem ci tak, zaczynam, myślę, że zacznę chyba za gospodarstwem sobie kosić tutaj. Od tego pola, więc nawet na ten moment nie musisz mi się nigdzie ustawiać. Będziemy sypać oczywiście sobie na nasze dwie HL-ki. Tandemka idzie na razie tutaj na odstawienie, bo wiecie, nie wiem nawet czy Forszaj by dał radę na takie wysokie burty wysypać, a nie zdejmowaliśmy burt po kiszące, bo po prostu nie było sensu. Mamy oczywiście dwie przyczepy. Bolek bierze się za mieszanie TMR-u, bo nasze krowy wyczyściły praktycznie, można powiedzieć, w większości wszystko do zera. Nawet sobie możemy zerknąć. One zjadły ile? Mordo. Zapomnieliśmy. Co? Kurna, zapomnieliśmy o bykach. Nie, zamówiłem. Przyjechał właśnie, stoi przed podwórkiem. Co? Trąbi. Serio? Dobry! Nie gadaj. Dobry. Wie pan co? Tu z tyłu pan podjedzie, ja zaprowadzę. Ale co, tutaj bramą wjechać? Tak, jakby pan mógł tu bramą, no. Ja pierdzielę, mordo, a nic nie gadałeś, że dzwoniłeś po bo tego... Nie chciałem, nie chciałem ci się w słowo wpierdzielać w ten. A ty też się strzaiłeś, się co, na początku odcinka? Jo. No, nie, kurde, ty. 4-5 minut temu... Poczekaj. Poczekaj, mordo, bo trzeba rynówkę odstawić, bo on tu nie wjedzie do tyłu. Czekaj, panie, moment, bo ja muszę tekra ustawić. Kurna, dziot, ale dzisiaj ja pierdzielę, roboty mamy na tym gospie naprawdę, bo nie dość, że byki. Tutaj. A jeszcze pociągnik później przyjadą. Akcja jak diabli. Dobra, ustawimy sobie renóweczkę na razie tutaj, zostawimy ją. Ale pakuje do tyłu. On weźmie wszystkie na raz? Nie, chyba co? Nie, niestety. Czekaj, panie, poczekaj, jeszcze Masajem odjadę. Kurwa, twoja mać. W ogóle nie nieprzygotowany w ogóle byłem na to dzisiaj, że my będziemy jeszcze... Boże, ciągnik mi zgasł. No że my będziemy, wiecie... Ja mogłem to ogarnąć, ty mogłeś sobie już kosić. Nie, no czekaj, odjadę, już nie będę ten. Kurde, co nie tak? Przodem widzisz, że... Ej, panie, jak pan przodem wjedziesz, to tam później polną drogą możesz sobie jechać, nie? Dobra. Dobra, zajebiście. Elegancko. Czeka, to na gonie. Jeszcze kawałek? Jeszcze trochę? Jeszcze trochę. Dobra, starczy, do lewy, starczy. Dobra, gitara. Dobra, mordo, ja wtedy biorę się za kombajn. Tak, ty tam ogarniemy. Czekaj, ja muszę sobie tak, muszę sobie na pewno wyciągnąć header, bo header jeszcze jak widzicie... Na byki da radę podpisać, żeby można było załadować? Tak. Co? No dobra. Dasz tam Bolek parawkę jemu? O. Tak. Dobra, gitara. Ja sobie wtedy, póki MTZ tu jeszcze stoi, to ja wezmę sobie MTZ-a i wyciągnę sobie header z garażu. Masakra, jaki zapierdziel dzisiaj, no kto by się spodziewał, że będzie tyle roboty? No ale wiecie, no jednak żniwa, no początek żniw to zawsze na gospodarstwie jest tyle roboty. I tu pan jedzie polno w prawo i w prawo następna. Dobra. No i zajebiście, ja pierdzielę, to ile będziemy mieli kasy, mordo, dzisiaj? Jak jeszcze byki idą. Ile tam jeszcze zostało byków do zabrania? Wiesz co? 5. 5 byków, jo? Kurde, jakbyś jajka zawiózł, to ja bym te 5 może pojechał tu po pokoju. Jo, tylko on mówi, nie mówiłeś mu, żeby jeszcze raz przyjeżdżał, co? Czekaj, on jest tu, stoi. Weź mu powiedz, żeby już nie przyjeżdżał wtedy. Co? Wiesz co? Bo my tu gadali, że może drugi raz, ale po 5 to nie ma sensu, my se sami tu zawiezi. To jakby jak ten, to ja ci wszystkie już te wysyłałem, nie? Tam wy macie w firmie. Tam na przesłanie, nie? To się jakby tam czegoś brakowało, to w kontakcie, nie? Dobra, bo tam było od was taki już jeden, tu brał tu 2 lata z rzędu, to tam... No dobra, na nasze gospodarstwo, jak chcesz, to tam będzie wiedzieć. Dobra, dzięki to tam. Wtedy i dupy nie zawraca. Kurna, ale mamy mordo chyba licho header odłożony na wózku, tak teraz patrzę, jakoś tak krzywo jest. Wiesz, mógł się jakoś przestawić. Dobra, już podjeżdżam. Ty z tymi jajkami byś machnął zaraz? Możesz, mordo, pojechać, jak masz chwilę. Jedź, bo kurwa, ja dzisiaj nie zdążę nic skocić, a tak to chociaż może chociaż jedno pole z tyłu tu jest kosze, wiesz? Jak ja widzę, wiecie, miałem plan ambitny, żeby skosić 2 pola na dzisiejszym odcinku, ale patrząc na to, co tu się dzieje dzisiaj, no to może być ciężko. Aczkolwiek, jeżeli nie skosimy tego jęczmienia, no to się nic nie stanie teoretycznie, bo albo obmucimy sobie go poza odcinkiem, albo gdzieś tam, wiecie, jęczmień może postać do lipca też przecież na spokojnie i możemy gdzieś tam w kolejnych odcinkach dopiero wykosić, także to nie jest problem, nie? To jak widzicie, ostatnio wiatry były, kurde, i nam się lekko belki poprzewracały. Ale to nic, bo to i tak zaraz pójdzie wszystko do ścielenia. Dobra, mamy załączone na słomę. Włączamy pokos słomy oczywiście. Dobra, załączałem. Boże, jak ja się stęskiłem, mordo, za żniwami, nie? Nie wiem, mam wrażenie, że ten sezon był naprawdę bardzo długi. I naprawdę trwał mega długo. Bo kurde, no... Myśmy
nie wiem ile, czy miesiąc? Miesiąc trwał ten sezon? Tak, wiesz, mówię o czasie rzeczywistym. Dłużej. Chyba dłużej nawet, nie? Dłużej. Przerwy było przecież. Ja mam wrażenie, że my, kurde, żniwa mieliśmy tak dawno temu, dlatego tym bardziej dzisiaj się cieszę, że wiecie, że to wypadło do mnie i że w końcu mogę sobie tym naszym Porsche'em pokosić. Dobra, jak z motowidłami jest, wszystko jest git. Dobra, lecimy. Lecimy, bo szkoda czasu, pogodę mamy zajebistą, 3200 sprzedane produkty, co to wpadło? Więcej było, bo by było ze 3600, bo napiął mi wzięło tam prawie 400 i... A, bo to było za jajka, jo? Tak, za jajka. Dobra. Kurde, powiem ci, tak porównuję sobie nasze sprzedaże czerwcowe do tych sprzedaży grudniowych, to my, kurde, więcej kasy zarabiamy w czerwcu niż w grudniu, nie? Przez to, że my... W zależności, co jest nasiane w sezonie. Wiesz, my na... ja ci powiem tak, że my... Co, dzwoni ktoś? Alo. Tak, jestem w domu, no. Dobra, to my tu koło chałupy się kręcił, jak nie to tu Brunek kosi koło chałupy i idźmi, to tam najwyżej jakby mnie nie było, bo jadę z tymi zbykami, to do niego podskocz. No, na razie. Ja pierdzielę, wszyscy się zestrali, kto to dzwonił, ten z bagażowni pewnie, co? No. Masakra. No kurde, powiem wam, że chyba najgorszy okres w sezonie sobie wybrali, bo wiecie, no jednak jak się żniwa zaczyna, no to jak się chce wsiąść w kombajn i jak się nic nie psuje, no to chce się kosić cały dzień, a widzę tutaj, że kurde, nie dość, że będziemy musieli co chwilę przerwę robić, co chwilę postój, dobrze jeszcze jakby to chociaż wyszło tak, że jakby ten zbiornik sypał, to on by przyjechał, nie? To by wyszło idealnie. Wyszło, że PMF-a kurwa nie przyjechał i ja będę w połowie z bykami. A byśmy mordo od razu z dwukołówką go pakowali, co? O Boże, jak on wjechał! Już przyjechał? Jezus Maria. Ja pierdzielę. Akurat mnie nie ma, ty. Ja mu trumnę tam, że zarobedę. Kurde, Maciu, może chwilę poczekaj. Ale ty, ciekawe, czy nie będzie dzwonił zaraz drugi raz do ciebie. Bo nie, ja wiesz, chyba widział. Ja mordo jestem w połowie pola, to wiesz, ja bym objechał i zaraz będę tam wtedy u niego. Dobra. Bo też jestem akurat z drugiej strony. No dobra, no przecież chwilę poczeka. Ty, my czekaliśmy na pieniądze tyle czasu, to on kurwa na nas też może chwilę poczekać przecież. Dobra, już widzę, że pieniądze wpadają za ten, za... On jedzie chyba do ciebie. Zwierzęta. Jedzie do mnie? Tak. Kurwa, nie wiem, czy on to objedzie. Boże mordo, co on ma na pace? Nie, chyba prezent. Czekaj, cyk. Muszę cofnąć sobie tutaj. Nie wiem, czy on tu do mnie dojedzie. Czaisz to? Że zanim, mordo, zanim on do mnie tutaj dojedzie, to ja będę już przy gospodarce prawdopodobnie. Bo ja jestem już przy asfalcie, nie? No to grubo. Ja zapierdala tam tą poldą. Jedzie. A ty w najgorszym momencie odjechał? Bo ja akurat wyjeżdżałem od chłopaków tu. Ja drzwi otworzę. Kurna, gdzie on jest? Za mną czy na asfalcie? Za mną podjechał, dobra, chuj, wysiądę, bo... A nie... Czekaj, podjadę już do Renówki. Nie. Kurna, już tak blisko ciągnika jestem, to... Sypanie, bo... Będziemy sypać i wtedy możemy gadać o pieniądzach. O, do! Mordo, ul skasowany. Ja? Tak to jest, od pieniędzy się w dupie przewraca. Dobra, wysypię sobie. Dobra, niech się tu sypie, a ja idę pogadać. No dobry! Cześć. Kurde, pan niepotrzebnie za mną jechał taki kawał. A, ty może paliwo, ty. Dobra, może odejdziem, co? Bo ja nie słyszę nic, kurde, ten kombajn taki głośny. Jak tam, w porządku wszystko? Czemu pan z belką jeździsz? Gdzie ty biegniesz? Dobra, a idziemy. Nie, jest aż na głośno? Dobra. Nie, dobra, możemy tu pod kościołem pogadać. Dobra. Pod kościołem, chociaż chrześcijańsko będzie. No, piękny krajobraz z tyłu. Co tam? Rozliczy się pan przyjechał. Jo, tam od Stefanka belkę włożę, bo to tam wieśniach taki tam zepsi, kurwa, i zawsze po jednej belce sprzedaje. Wam sprzedaje po jednej belce? Ja, mi tam jeździm czasami po drodze, to tam bierze, nie? No ja to zawsze chociaż chłopce coś tam zarobi na piwo, nie? Jo, dobra, że bo my jak zawsze terminy gulił, nie? Wszędzie. No. Słuchaj, 48200 tam wyszło, no i tam zasieczkarnie tam odejmuję te dwa te, no to 46 tysięcy wam na czysto wychodzi, nie? 46 na czysto, no dobra, no. Ja. Dobra, no to i tak fajne pieniądze. Dobra, to już tutaj. A jak tam ten na przyszły sezon możemy się umówić też na żyto, bo nie wiemy, czy będziemy mieli siać, czy... To ciak tego, to nie ma problemu. Słuchaj, akurat tam, jeżeli chodzi o tą przystawkę, to tam często nie robi usług, bo to wiesz, to mało kto tak korzysta z tego. No. Ja. No nie wiem, ja powiem ci tak, szczerze, w przyszłym sezonie my myślimy ogólnie nad zakupem przyczepy samozbierające, no ale po samozbierającej to na biogazownie to tak chyba nie za bardzo, nie? Bo to takie, nie wiem, niepocięte będzie wtedy.
Trzy, no co, jak z rotorem kupicie, no to by, ale nie, no nie, no kurwa. Nie będzie szło, ale co, wy byście chcieli trawę tak oczy, co? Ja ci powiem tak, z rotorem to tak, nie, my będziemy na pewno żytosiali, no tylko raczej wolałbym się tutaj z wami umówić, żeby jednak ta sieczkarnia przyjeżdżała, nie, na to cięcie. Ta sieczkarnia będzie dobrze pocięta, wiesz, a tam... Ja ci powiem tak, my mamy plan, ogólnie, wiesz, siać tego żyta i wtedy na przykład jedno pole robić sobie, powiedzmy, na silos, nie, samozbierającą zbierać, żeby też was tutaj nie zatrzymywać, a wtedy na przykład jedno czy dwa pola dawać wam, nie, oddawać po prostu, żeby sieczkarnią to ciąć. A, no to się dogadamy tam, nie? No to będziemy w kontakcie i się dogadamy. Ale jeżeli wam jest, powiedzmy, wygodnie, no to możemy robić tak, że my kosimy kosiarkami i walimy to w pokos i wtedy przyjeżdża sieczkarnia, tylko... Wiesz, bajlando, jak będzie termin, to tam możemy przyjeżdżać, nie? No, no bo nie, to zależy jak dla was, czy lepiej przyjeżdżać z przystawką do koszenia, czy lepiej przyjeżdżać tylko z przystawką do zbioru, nie? No tam mówię. To tam zależy, jaki też, jaki odstęp od wałków będzie, nie? Bo tak za dużo wałków to też niewygodnie jest. No dokładnie. Dobra, powiem ci tak, zobaczymy przyszły sezon, my będziemy siali żyto gdzieś tam pewnie we wrześniu na spokojnie, także zobaczymy, jak to będzie, nie? Daleko nie mam, jak coś to podjadę, jak telefon i wszystko. Dobra, no dobra, to dzięki za kasę i dzięki za współpracę, no i widzimy się i słyszymy się, nie? Na razie. Dobra, hej. Dobra, wsiadamy, słuchajcie, bo... Trzeba kocić, no i nam się automatycznie zrobiło. Mordo, czy ty byś mógł tu podejść do mnie teraz? Mogę podjechać. Kurwa, bo trzeba było bramę zamknąć, wiesz? Dobra. Bo ja bym musiał tu wykocić, wiesz, teraz to. O, dobra, dzięki ci bardzo. Dobra, zajebiście. Teraz tu trzeba uważać, kurde, od płotu, żeby to w miarę jakoś dobrze wykosić. Dobra. Kurwa, tu się ciężko wykręcić. No to odczepią, Boże, wreszcie na podwórku mam tyle miejsca. Mordo, i wreszcie mamy fajne pieniądze. No to powinno nam, kurde, starczyć na te nasze dwa nowe nabytki? Powinno. Ja pierdolę. Mordo, spójrz te ściany z tyłu garażu nowego. Ale podejdź bliżej. Ja chłopie tak jadę, patrzę. Wie, kurwa, co my za maszyny odczepili im tutaj z tyłu za garażem? A to są przecież, to są odsiewniki, nie, od czego to jest? Od siewnika? Kurwa, od siewnika, no. Graczki od siewnika. Dobra, nieważne, nie było tematu, nie? Ja ci powiem tak, myślę, że to 111 tysięcy, które my mamy na koncie teraz, to w zupełności nam wystarczy na ten, na zakup talerzówki i rozrzutnika, nie? No, a tak, jak dobrze poszukam, a to jeszcze i o. Chcesz przejechać? Nie, gdzie ty jedziesz? Bo ja wstecznie zapiąłem, ale przecież kurwa skrzynia w tym Porsche'u chodzi tak, że on do przodu pojechał. Ja już chłopie, bym cię wjebał w ciebie. Nie, jadę, myślę, chyba przejadę sobie przynajmniej dookoła dwa razy, nie? Żeby te skrajniaki były wycięte. Tak, kurde, no patrząc, mamy 22 minutę, no ja w życiu bym wam mordy nie powiedział, że to tak szybko będzie ten czas dzisiaj zapierdzielał. Dajcie, panie Boże, żebym ja chociaż to jedno pole zdążył wykosić. I to jest właśnie to, sami widzicie, że nasz Porsche na ten moment, niestety, ale no będzie nam też żniwa mocno opóźniał, nie? Ale wcale byś szybciej to innym kombajnem też nie miał za dużo zrobione. No wiesz, trochę większy header, jakby był. Trochę byś miał, ale na ten moment nie można powiedzieć, żeby miał więcej zrobione. Nie wiem, nawet szczerze ci powiem, tak się zastanawiam, to w ogóle celować, jeśli chodzi o kombajny. No już mamy wybrane przecież, mordo. Serio? Myśmy już nawet ludziom powiedzieliśmy, co bierzemy. Kurwa, mordo, ktoś zapieprzał nas po polnych drogach. A, widziałem, no. Przecież my już mamy wybrany kombajn. A to ja chyba zapomniałem. No, to chyba tak. Tak mi się wydaje. Ty, kto to był? Jakaś Laguna chłopie jeździ. W ogóle nie kojarzę, żeby u nas we wiosce ktoś miał Renówkę Lagunę. Dzwoń na psy. Ty, zawraca na tym. Zawraca na stacji wapnowania tam. Może u chłopaków. Ktoś zagłoszenia. Ja nie wiem, o co chodzi. Ale przecież ja ściągnąłem mordo ogłoszenia OMF-a. Czy ty wystawiałeś już coś? Czy MTZ-a wystawiałeś? Nie. Nie, no gdzie MTZ, to dopiero jak będziemy mieli kupić na 100% oja, bo jak będzie już kupiony, to... No ja, no bo bez tura nie możemy zostać przecież. Ja nie wiem, ci powiem, nie mam pojęcia, kto to jest. Pierwszy raz w ogóle takie auto, ale kurde, nie zdążyłem spojrzeć na rejestrację. Może po rejestracji chociażbym zauważył. Ty zawrócił koło kościoła? Jedzie nazad, ty. Ja nie wiem, no dopóki nie wjeżdża do mnie na pole, to tam się nie będę przejmował, nie? Może widz jakiś. Myślisz? Nie wiem. No jeszcze... Znowu na polną drogę do koło nas zjechał. No dobra, nie wiem, może kurwa ktoś działkę tu kupił w okolicy i szuka. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Antonio jakiś. Antonio? No. Kurwa, nie wiem. Nie mam pojęcia, jak jeszcze raz tu przejedzie chopie, to chyba się zatrzymam i się zapytam, o co chodzi, nie? Albo może jakoś mu trzeba pomóc. Nie no,
to jakby chciał pomóc, to by się zatrzymał raczej. Nie, mi się wydaje, że po prostu wiecie, tutaj dużo osób jeździ, bo działki u nas kupują, gdzieś tam wiecie, z dużych miast i chaty budują tutaj u nas w okolicy, także może po prostu ktoś kupił działeczkę i teraz szuka dojazdu do niej, nie? Albo zwiedza po prostu okolice. Dobra, mamy kolejne kółeczko zrobione, 3 tony będą w zbiorniku. I teraz myślę, żeby tutaj gdzieś trzeba było się jakoś przeciąć w miarę, żeby to pole dobrze pokosić. Ale wysypiemy się najpierw, bo kurde, nie wiem, czy dam radę dojechać tam i z powrotem. A ładnie, jęczmień, powiem ci, że chyba jęczmień dobrze oddaje. Dobra. Zawsze było, że z jęczmień nie było problemu. No, a powiedz mi właśnie tak, co robimy z jęczmieniem? Sypiemy. Może by go zostawił i akurat na zimę to sprzedał, jak pod nowy ciągnik? Kurde, nie wiem. Wyjechał. Chyba stanął ten Antonio. Nie wiem. Jak nie wysiada? Może paliwa za... O, dobra, wysiadł. Dobry. Hello, Bakwien. O co chodzi? No, 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 no. I don't speak English. Please speak Polish. Bakwien, I put a new house here. What? I do a new house. I save for Osada 160 address. 60? Ile to jest, Bolek? 60? 60? Nie wiem, ile mimo ma nawet. Osada 60, kurwa, gdzie to może być? Nie, I do a new house. Sorry for my English, but I'm not good. Powiedz, że tu nawet 60 nie ma. Come on, I drive with you and I show you, okay? Yeah, no problem. Sorry, man. Okay, go back. And go kurwa na wprost tu przez wioskę, Where? Left. Left, yes. No problem. You have house or not? No, I buy a new house. I'm from Deutschland. From Deutschland? Yeah. Okay, On buduje chatę nową. Na house zu kommen. There is my house. Go. I show you. Kurwa, jadę z nim, ty. Nie wiem, gadaj. To w Laguna? No nie wiem, gdzie mam jechać z nim, kurwa, w ogóle, ty. Ja nie wiem, o jaką chatę mu chodzi. Rozbijemy się. Mordo, kurwa, testament spisuj. No, new house, no to szukaj. Dox, go, stop. Go back. Kurwa, Andrzeja chatę mu pokażę, ty. Będzie Andrzejowi najwyżej męczył dupę. Kurwa, ale gdzie tu się buduje nowa chata? Nie, on mówi, że kupił dom. Ale new house. Kurwa, nowy czy nie nowy, on kupił dom. No, coś o budowaniu chyba gada, mi się wydaje, że... Nie wiem, czy ja nie słyszałem, że o budowaniu. Kurwa, nowa chałupa się budowała. O Jezus, to wy. Stop. Go. Slow, man. This is your house. Right side. Yeah, right side, yeah, 60. Yeah, okay, 60 address, 60 address. Go you back. This okay, thank you. Chyba rozjechał babę u mnie. Nie wiem, czy to jest ta chata, mi się wydaje, że to jest adres 60 ogólnie, nie? Widzowie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Stop! Dobrze, to nie stop. Ja kosiłem. Stop! It's Chris leader. Thank you very much, my friend. No problem, Antonio. See you later. Wait. What? Here you go, thank you very much. Czekaj, ty. Oh, here you go. Thank you. Bye, see you later, yes. Nie wiem, czy to była ta chata, mordo, ale wydaje mi się, że to jest adres 60 tam. A wiem, że ona jakiś czas temu była chyba na sprzedaż. Tam jest dom, tam jest chyba stodoła i coś jeszcze, nie? Bo ostatnio właśnie widziałem ogłoszenie, także nie wiem, no zobaczymy. Tak mi się wydaje, że to był ten adres. No, powiem ci tak, w okolicy wydaje mi się, że żadnej innej chaty na sprzedaż nie było. Nie wiem, ja... Dobrze, że to ty kosiłeś, bo ja bym się nic z nim nie dogadał. Kurwa, ty, powiem ci tak. Jeszcze z Niemcem się dogadam, bo wiesz, on mi tutaj też gadał takim, wiesz, kali pić, kali jeść, nie? Gorzej jakby to był czysty, rodowity Anglik i bym to zaczął jakimiś, kurde, zdaniami czy wyrażeniami rzucać, co bym w ogóle nie rozumiał. Nie? No. Nie wiem, no zobaczymy. Będziemy mieli mordo nowego sąsiada prawdopodobnie. Antonio Lidiger to jest prawdopodobnie ten piłkarz. Antonio.
Kurwa, Laguną przyjechał. Ja myślałem, dobrze, że... Ty się cieszy, że my COVID nie mamy. Czemu? Antonio... Ale ty, no, z mordy to taki brzydki trochę w sumie. No, ale pieniądze mu. Myślisz, jak taką Laguną zapisało mnie jeździ starą? No ja wiesz, no. Nie chcesz to dać po sobie poznać może. No, nie wiem. Taką starą ruderę kupił, mi się wydaje, że nie, że to... Ja to stara było? No chłopie, idź, weź, jak będziesz miał czas, nie? Weź wsiądź w auto i przejedź się. To tam po lewej stronie taki biały dom stoi stary. Gdzie? W której stronie? Jak jedziesz w stronę... Jak jedziesz w stronę nie kościoła, tylko w drugą stronę. Stronę nie kościoła, tylko w drugą. Aha, no, 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 dobra, no. No, to tam taka stara, stara biała chata stoi. Nie wiem, bo... gospodarstwo po lewej stronie naprzeciwko tego. Jak mijasz Andrzeja po lewej stronie najpierw? Nie, poczekaj, Andrzej jest dalej. Tak, Andrzej dalej, przed Andrzejem po lewej stronie. Naprzeciwko, no, ja wiem, naprzeciwko mleczarni chyba mordo to ja jest. Ja też tam się rozglądałem i tylko tam ich chłopa przyszła, że to jest najnowsza tu w okolicy. Kurwa, no tak ci powiem szczerze, że tutaj w ogóle mi nic nie przychodzi do głowy, żeby to coś jeszcze było. Wiecie, ogólnie my wioskę mamy dosyć dużą, ale tutaj nie ma za dużo domów. Takich, wiecie, zamieszkałych, nie? Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że to by mogło być też jeszcze tam gdzieś za sklepem, wiesz, po lewej stronie. Ale no nie wiem, no zobacz. Mordo? Słyszę, tak? Słyszę ciężarówkę chyba. Jak to? To prawdopodobnie ta chyba jaka, po... Czekaj. Laweta, kurde. Laweta... Zrobiła czy co? Nie, słyszałem jak jechała po prostu drogą. Jakaś laweta jechała, no to myślę, że do nas już miał dzwonić. Nie, no ty, jak nie dzwonił i nie ten, nie zatrzymał się koło nas, przecież on wie, gdzie on ma wjechać chyba. To wiesz, no, nie wiem czy on z nim będzie jechał czy nie po tym ciągnik, no chyba ja nie wiem. Nie, ty, może nie. Może nie. Wiesz, może kasę dał i ten, i po prostu tylko no tam, laweta mówi, przyjedzie. On tak bardziej w weekend, bo tak to on w tygodniu, ale my już chcieli im sprzedać. Mówi, nie będziemy trzymać. Kurde, coś dzwoni. Dzwoni? Halo. Dobry. Dobry. Ja się dobrze zapomniałem, ale jakiś ciągnik przyjechać gdzieś. Na osadę czy coś takiego, ale pierwszej nie mogę znaleźć. Pan od Krzysztofa? Jo, jo, no. Tu w sprawie MF-a 255. Wie pan co, koło kościoła, koło tej krzyżówki, bo my widzieli chyba jakaś laweta jechała. Powiedzmy, że my tu kosimy, koło mordo. Koło krzyżówki, taki żółty budynek, żółte budynki z czerwonym dachem. Dobra. Kurna dziot. Dobrze słyszałeś. Dobrze, no tak dobra, mi się wydawało. Już może, kurde, czekaj, już taki ten mermom. Ja ci powiem tak, mordo, rzadko kiedy u nas przez wioskę jeździ laweta, także, wiesz, to byłem prawie pewien, że to do nas, nie? Jedynie Zbyszkowi, jak komornik maszyn zabiera. O, no to, no to inna sprawa, no nam nie zabierają maszyn, także to tam się nie ma co przejmować. Nam to przywożą, tak, no i ewentualnie sprzedajmy, chociaż powiem wam, że my rzadko sprzedajemy. Jednak wiecie, ciągniki to u nas, no ty, my przez tą serię, no co sprzedaliśmy, 30 i Władimirca, jo? Ty wejdziesz do niego, bo TMR mieszam teraz. Kurro, dobra, on już jest? Ja widzę, że coś tam to próbuje gościu skręcić, a jego auta nie chcą przypuścić. Nie gaszę tego kombajnu, czekaj. Może. Czekaj, już idę. Kurwa. Kurde, szybko odczepię. Dobra, już cofa. Mieli jeździć, kurwa, tym MF-em mu powiedzieli, ma, ale ten nie będzie wiedział nawet. Dobra, powiesz, że w oborze mieliśmy. Dobra, panie, poczekaj pan! Witam serdecznie. Dobry, dobry. Dobry. Wie pan co, my tak zawsze jak lawety przyjeżdżają, to ładujemy tu na wiasku, żeby tam... Wie pan, bo tam na podwórku to tak... Niby twardo, ale to trzeba jednak no uważać, nie? Także pan nie, za daleko też nie wjeżdża, nie? Kawałek wyjechać, czy co? Nie, może tak być, to składamy na jazdy, co? A, proszę pan. Hydraulista, pan. Kurwa, taka laweta to jo! Możemy trumkę bym wyjęli z tego. Kurde, powiem panu, normalnie łezka się wokół aż kręci, bo no ciągnik z nami praktycznie od nowości, nie? Ale dbany chyba, co? No, no szczerze, pan powie, no spojrzy pan na niego, no czy on wygląda źle? Dobry, witam. Dobry, dobry. Wiadomo, no gdzieś tam jakiś wyciek koleju, co, coś tam... taki nowego to spodni jest? Nie. Co? Kurwa, czekaj. Dobra, tam pan nie świeci latarką. Z drugiej strony pan przyświeci. Słuchaj, ważne, że to nie dla pana, to jest dobrze. Jo, jo. To cię tam tylko zlecenie dostałem. Miał gość przyjechać, ale mówi, że mu coś tam wypadło i nie przyjechał. No, nie, no myślę, że będzie zadowolony, nie? Kasa mi dołu i ten. Kurwa, to pan się z takimi pieniędzmi nie boi jeździć? Nie, panie, jak tam, wie pan co, druczek się podpisuje u nas, nie, i oświadczamy po prostu, że przyjęliśmy pieniądze i mamy dostarczyć, nie? A, no to bo to jest tak kilometrowo, to ile to tam wychodziło? No trochę jest, ile tam było? Prawie 200. Jo, no, nie, lepiej było. 230 chyba coś takiego. No kurde, no to ja. No bo to zależy jaką drogą jeszcze go kieruję, nie? Ja. No dobra, no, wjeżdżam. Pakuję się, mogę ja wjechać wtedy? Nie jedzie pan, to ja to nie umiem takimi rzeczami jeździć. A, to nie, bo myślałem, że pan te też gospodarstwo może ma. Nie, tylko transport. Kurde, powie pan lepiej przodem, będzie ci lepiej tyłem nim jechać.
To ci obojętnie w sumie, to ci kurde może jest, czeka pan. Tyłem może się rozmyślimy. No tak, nie no, je kurde, nie tak ma co. Nie wyglądasz tym. No ładny jest, no. Wjadę tyłem, bo mi się wydaje, że będzie lepiej go chyba zabezpieczyć, jak tyłem wjedziemy. O, pożegnanie MF-a, kurde, no szkoda, naprawdę, powiem wam widzowie, że... że szkoda tego ciągnika, no kurde, naprawdę... Zrobił kawał dobrej roboty w naszym gospodarstwie. Ale kurde, nie no to... Laweta zajebista, bo miejsca w ciul, nie? Jest, jest, nie, bo tu takie tam gierdki to tam przewodzimy, to nie robi miejsca, nie? Jeszcze? Dobry. Dobra, gasimy. Tak, ja tu pan zobaczę, bo to miało być tak. Łącznik centralny w zestawie mi napisał gość. Jest, dobra, zaczep, jeden, drugi. A hitch jeszcze miał być jakiś. A to nie ten ciągnik, dobra. Kurwa mać. Masakra, normalnie, szkoda na to patrzeć, no. Tyle odcinków był z nami, tyle czasu. Obciążników z przodu nie ma? Co? Obciążników nie miało być? A to chyba zostawili im w stadole. Nie no, nie, 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 nie było, nie było obciążników, nie było. Nie, spokojnie, my byli, oglądał i widział, także nie było obciążników, wszystko działa jak należy. A to zresztą, to na naszą odpowiedzialność, pan przecież tylko transport, to tam bezpiecznie tylko dojechać z nim i... Tak, ktoś mi napisał, nie, żeby tam był bolec jest, to napisał też, że tam był, internie zdjęty, dobra. Nie, wszystko jest tak jak było, tak jak było podczas oględzin, tak wszystko jest, także to tam pan się nie martwi, nie? Ja po kopertę tylko pójdę i... Dobra, dobra. Kurwa, ty bardzo tak patrzę na tą lawetę, jaka zajebista laweta w ogóle, nie? No, no nie byli jeszcze, no. Szok, taka laweta. Ale to laweta, nie nasze rejony tutaj w ogóle. W ogóle ty jakie kierunki z tyłu ona ma pływające zajebiste. No, no, powiem, że... No, kurde. Ciekawy jestem, czy... jestem ciekawy, ile on zapłacił. Policz, no, tylko teraz policz, że on musi do nas, wiesz, zależy, no, gdzie masz na nie. Tam miało być, pan mi przypomni, bo... 33 tysiące. Jo, no to tak było, no. O. Myślałem, że kurde, coś mi tam świtało, że 32, ale... Nie, nie, 33, no 35 mieli wystawione, tam 2000 uhandlowo, także... Aha. A to tam z panem on tam się będzie rozliczał za lawetę, ja, nie? Bo to już było tam po jego stronie, także... Także z płatnością to u niego. Nie, pan mówi. Tak, 33 tysiące, no. No to tutaj koperta, proszę bardzo. Dobra, proszę, dziękuję. Ile mota od kilometra? Co? Ile mota od kilometra? Dla obcych to tam tak 4 zł kasuje, nie? No, no. I to sam transport, bo gościa tam nie przekazuje, ale tam gościa skasuje dobrze, no. No. Nie da dojechać. A jeszcze no. Jeden transport, tylko jako... Jeszcze fajnie, jakby coś się panu trafiło na przykład po drodze, nie, bo ja tutaj mam, z tyłu ja to mam, by wrzucił. Ja tam zawsze biorę. No. Teraz właśnie po jakąś tam maszynę jeszcze, tam nie wiem co to tam. No jo. No dobra, no to trudno, nie. Jo, lecę też dalej, bo tu żeby się kurde... Jo, też panu nie zabieram czasu, my kurwa akurat teraz żniwa, także też się biorę za robotę, jo. Nie? No ja jak jadę to tam widzę te kombajny po drodze, to wszędzie są. O, no. No dobra, to dziękujemy bardzo serdecznie. No dzięki, dzięki. I może do zobaczenia kiedyś jeszcze. Jo, może. A może pan wizytówkę swoją zostawić, to jakby tam... A, proszę bardzo, już. My by szukali może lawecisty czy coś, to by kurde... Może w okolicach tam by wasze coś było, to wtedy by się opłacało wziąć. Dzięki. Dobra, wszystkiego. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego życzę i spokojnej trasy, szerokiej drogi. Dzięki, dobra. Dobra, dzięki. Kurwa, Maciej, nie pokosz. A jeszcze idę zobaczyć, jak będzie wyjeżdżał. Dzień. O, masakra. Tyle wspomnień z tym Masejem i powiem wam, że ogólnie ten ciągnik naprawdę to nie był taki poboczny ciągnik, bo to na początku przecież od samego początku był w naszym gospodarstwie... Kurwa! Od samego początku w naszym gospodarstwie to był główny ciągnik, więc... Ale poszedł, dobra. Lecę do kombajnu, jeszcze przez te dobre 5-6 minut sobie pokosimy. No kurde, powiem wam, nie nakosiłem się dzisiaj, nie? No ale kto by się spodziewał, no... Wiecie, mogłem to obliczyć, kurde, bo jednak wiedziałem, że przyjedzie po ten ciągnik. No zapomniałem też całkowicie o tych bykach. No i kurde, nie wiedziałem, że jakiś kurwa Niemiec tu z wioski przyjedzie i domu będzie szukał, no. Masakra. Kurwa, pies w jęczmieniu chodzi. Co on tam szuka? Ogonem macha. Masakra, mordo, tyle koszenia będziemy mieli, że to jest szok, nie? Ale powiem ci, z jednej strony fajnie, bo będzie można sobie w kolejnym odcinku zrobić prasowanie tutaj, ja bym dokańczał na przykład koszenie i wjechać w rzepak, nie? No. No zobaczymy, no. Albo poza odcinkiem się obkosi to jedno pole. Tym bardziej, że wiecie, zostawiamy cały jęczmień, tak jak Bolek też powiedział. Nie stanie przecież, jedno przewinięcie tylko. No tak, no mówię, no do lipca. Spokojnie może stać, także to tam nie jest problem, nie? No a trochę, ile to? Dwa razy dookoła przejechałem, cztery przejazdy tutaj. Nawet pełnej przyczepy nie zdążę nakosić prawdopodobnie.
Musiałbym godzinny odcinek zrobić, żeby te pole skosić. Tak, kurde. Ale widzicie. Co? Kurde, jak jest ta przebudowa, to kurwa trzeba pomyśleć, mordo, żeby tu wykuć. Co? Większe gwiazdki. Gdzie? No, przy tamtej oborze starej. No, bo teraz co, pójdzie, ciągniki sprzedane, do tura przyjdzie ciągnik, to będziemy musieli prawdopodobnie TMR mieszać. Renówka. Renówką, no, dopóki się coś nie pojawi, nie, w przyszłości. Co jest wyższe, Semasy czy renówka? Ja muszę miarę złapać. Wiesz co? Wydaje mi się, że chyba będzie Emasy będzie wyższy. Choć tak nie wiem, mi się wydaje. Nie stoi niżej. A renówka jest taka. Bo renówka ma dosyć wysoką, kabinę ogólnie, nie? Dobra, podjadę. Podjedź, zobacz. Chcę się metrówki łapać, to będzie najlepiej będzie widać, no. Dobra. Wysypujemy. Kolejny zbiorniczek, też niepełny. Chyba ten jeździ tu po wiosce, chłopie. Nie może znaleźć chyba czegoś znowu. Ten Antonio. Ale widzisz, no przynajmniej będzie nowy sąsiad u nas. Trzeba do Tonasa zadzwonić, że kurwa, żeby uważał, nie? Ty, jest leciutko wyższy MF. Leciutko. Aha, no to tak, to szczerze to ja już złapię. O, ci tak powiem, renówka stoi w dołku. Może? O. Ale bardzo podobne ogólnie, nie? Jeśli chodzi podobnie, o wysokość. Czyli no złapię wymiar jednego i drugiego, no i tyle, no. No ile trzeba będzie. Taki trzeba będzie wydupcyć. Trzeba będzie to rozkuć, bo inaczej nie wjedziemy do obory z TMR-em, nie? A weź teraz tak, podjedź. Dobra, podjedź mordo, podjedź MF-em pod oborę i zobaczymy ja ile brakuje. Bo jestem też ciekawy ile brakuje. Mamy składanych tych. No właśnie, bo te koguty dużo biorą, nie? Jo. No zobaczymy, bo jestem ciekawy ile to zabierze. Najwyżej no się wykuje i tyle, no co, nic nie zrobimy. Lepiej teraz właśnie niż później po remuncie już. Tak, dokładnie. Podjechałeś? Czekaj. W razie to muszę wycofać tym MTZ-tym. Paszowozy. Dobra, nie gasimy kombajnu. Ale tu, kurde no. Chciałem powiedzieć, czemu MF-a nie masz podczepiony pod paszowóz. O. Kurwa mordo. Co? Kończymy odcinek chyba. Bo już widzę, że biega ktoś po gospie, nie? Nie biegam, co w to? Ja nie idę tam. Idź, idzie, kurwa, podjeżdżaj tym MF-em, bo chcę zobaczyć jeszcze. Ja! Kurwa, on tu biegnie, przepraszam. Nie. Hello, Phil. Hello! I'm going to shop, you want something? What? I'm going to shop, you want no, something? No one shop in hello, village. Hello, friend number two. Mordo, nie otwieraj drzwi do traktora. No, friend. What? Odsuń się, bo cofam. You want something like cigarette or... No, we don't drink alcohol and don't smoke cigarettes. My friend, I don't want alcohol. No. Pepsi, Coca-Cola. We have hard work in my kurwa, jakie jest gospodarstwo. And I don't drink alcohol. On farm, yes? On farm. Yeah. Hard work on my farm. I don't have time to drink alcohol. Okay. I'm your new neighbor, you know? What? I'm your new friend. My house is there. Yeah? Where? Yeah. Where you show? Ah, okay. No, yeah. Okay, I'm going to shop. Thank Go. Yeah, we'll see you later. Yeah, see you. Jezus Maria, Matko Boska, jak mi się ciężko gada z takimi ludźmi. To jest dramat, nie? Kurwa, jak on będzie nas mordo nawiedzał tutaj, u nas na wiosce, to ja prawdopodobnie w tydzień czasu będę po angielsku płynnie gadał, nie? Poszedł już? No poszedł, możesz wysiąść. Gdzie ty się schowałeś? W oborze stałem. Pozakra. No, przyczepkę przygrzmociłem. Dobra mordeczki, mamy 144 tysiące na odcinka. Koncie, także naprawdę można powiedzieć, że mamy zajebistą kasę, która oczywiście będzie przeznaczona na nasze nowe nabytki na naszym gospodarstwie. No nie pokosiliśmy dzisiaj dużo, ale i tak się udało troszeczkę skosić, także kolejne żniwa oczywiście w bolka odcineczku. Dziękujemy wam serdecznie za oglądanie, jeżeli się podobało zostawcie łapeczkę w górę i do zobaczyska na kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć! Cześć!